Witam Państwa bardzo serdecznie. Przypadł mi w udziale pierwszy referat, nie bez zdania racji, ponieważ zaczynam od tego, od samego początku, czyli jak to było w XIX wieku i jak dochodziłyśmy do naszych praw. Musimy mieć na uwadze, że XIX wiek to specyfika naszej Polski. Przez cały omawiany wiek Polska była pozbawiona samodzielnego bytu państwowego. Zadaniem wszystkich Polaków bez względu na płeć było przede wszystkim odzyskanie niepodległości. Fakt ten wpłynął na ukształtowanie się swoistej kultury politycznej, w tym również na rolę kobiet w życiu rodzinnym i społecznym. Jednak to wchodzenie społeczeństwa polskiego w nowoczesność było procesem powolnym, długotrwałym i nie wynikało nie tylko z braku państwowości, lecz także z naszego polskiego konserwatyzmu, który był sposobem na zachowanie właśnie naszej tożsamości kulturowej. Jednak właśnie w tym okresie, równolegle do działań niepodległościowych, kobiety polskie zaczęły podejmować wówczas tylko nieśmiałe próby emancypacji. W tym właśnie czasie sformułowano większość postulatów dotyczących ich edukacji. Pozostawało na szczycie życzeń wysuwanych przez emancypantki to przede wszystkim prawo do edukacji i do pracy, co dzisiaj wydaje nam się oczywiste. Wykształcenie dawało bowiem kobietom zawód, niezależność finansową, szansę na rozwijanie swoich pasji i talentów, natomiast możliwość głosowania i kandydowania, realny wpływ na politykę i kształtowanie naszego państwa. Specyficzne warunki historyczne, w jakich przyszło modernizować się polskiemu społeczeństwu, odcisnęły swoje piętno na pozycji kobiety w rodzinie i w sposób istotny decydowało o tempie przeobrażeń, jakie miały miejsce na naszej arenie i społecznej, i politycznej. Kobieta stała się strażniczką patriotyzmu, czystości języka polskiego, polskich obyczajów. A jednocześnie te wszystkie warunki przywiązały nas do tradycji, do ideału matki Polski, symbolicznego wzorca wzorowej żony i matki. Wyrzekała się ona własnych ambicji, aspiracji, mając na względzie dobro ojczyzny i wspieranie mężczyzn w walce o wolność. Model ten z jednej strony skłonił kobietę do samodzielności i znacznie rozszerzył zakres jej obowiązków. Z drugiej jednak strony ustawił ją na podrzędnym miejscu w hierarchii społecznej. Wpływało to w bardzo istotny sposób na proces uniezależnienia się kobiety w jej dążeniu do samostanowienia. W pierwszej połowie XIX wieku panowało przekonanie, że wiedza naukowa kobietom jest do niczego właściwie niepotrzebna. Wiadomości do prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa kobieta miała zdobywać przede wszystkim we własnym rodzinnym domu, gdzie matka miała ją tak naprawdę wyposażać w te wszystkie ważne informacje potrzebne jej jako żonie i matce, ewentualnie pani domu. Dlatego też radzono kształtować przede wszystkim charakter kobiety, a nie obciążać jej umysłu zbędnymi informacjami. Dopiero w połowie omawianej epoki odezwały się głosy, by nie wychowywać córek na istoty słabe, krótkowzroczne, bez samodzielności i znajomości świata. Ale przeciwnie, na kobiety silne, z wyrobionym umysłem i charakterem, samodzielne, obeznane ze światem, tak jak racjonalnie wychowywani chłopcy. Na początku XIX wieku mówiono wprost, że nauka do niczego jest kobietom niepotrzebna i podstawowym takim argumentem przemawiającym za tym, żeby kobiety się nie kształciło, było to, że będą one zaniedbywać przyszłe obowiązki jako przyszłych matek, żon i pań domy. Dodatkowo zajęcia takie jak edukacja czy praca miały pozbawić kobiet wdzięku i kobiecości. Dla wielu najlepszym rozwiązaniem było wychowywanie dziewcząt w domu pod opieką matki. Inne, w bardziej światłych domach uczone były przez gubernantki lub też nauczycieli, nieliczni i zarazem bardziej postępowi wysyłali swoje córki na pensję z dala od domu. I właśnie w takich warunkach przyszło nam dochodzenie naszych praw
staranie się o to, żeby kobieta polska mogła zdobywać wykształcenie. I właśnie na tej arenie pojawia się nasza pierwsza polska emancypantka. Tutaj mamy ją na rodzinie. Jest to Klementyna Stęsnik-Hoffmanowa. To właśnie ta kobieta zapoczątkowała pierwsze wówczas bardzo niesmiałe zmiany, jakie miały miejsce. W 1819 roku bowiem wydała swoją najsłynniejszą książkę, Pamiątkę po dobrej matce, w której to bardzo śmiało, jak na owe czasy, wypowiadała się na temat właśnie wykształcenia kobiet. Przede wszystkim żądając reformy edukacji systemu wychowawczego kobiety. Tańska uznała zasadniczą różnicę między rolą kobiety i mężczyzn w życiu społecznym i codziennym, ale nie pragnęła wcale dla niej wyższego wykształcenia. Nie chciała dla nich również samodzielności. Wprawdzie chciała, żeby dziewczęta przyozdabiały głowę talentami, naukami, ale pierwszeństwo dała jednak zatrudnieniom domowym. Była zdania, że niewiasty powinny dążyć do wyrobienia sobie szerszego światopoglądu, żeby nabrać obłady i żeby uważała po prostu, że nauka to jest najsilniejsza broń przeciwko zmartwieniom, nudom i czczoności życia. Tańska potrafiła bardzo taktownie narzucić opinii społecznej sprecyzowany ideał wychowawczy kobiety. Nie żądała szerokiego programu nauczania dla dziewcząt, ale w tym czasie wydała wojnę wszechobecnej francuszczyźnie, stworzyła czasopiśmiennictwo i polską literaturę dziecięcą i przede wszystkim zmusiła kobiety do czytania książek o charakterze wychowawczym. Jej credo edukacyjnym było umieć uszczęśliwić małżonka, uprzyjemniać jego życie, wychowywać dobrze dzieci, wynajdować nowe, niewinne sposoby podobania się. Oto cały system naukowy kobiety. Jednak, żeby to wszystko osiągnąć, uważała, że dziewczętom jest potrzebny jednak pewien zasób wiedzy. I tutaj chciała, żeby dziewczyny przede wszystkim poznały historię, mitologię, geografię, języki obce, historię naturalną, muzykę, rysunek i taniec. Nigdy nie mówiła i nie pisała o równouprawnieniu. Przeciwnie. Uważała, że mężczyzna, że kobieta nie dorównuje mężczyźnie rozumem, ale za to przewyższa go uczuciem. Drugą kobietą, która o wiele śmielej wystąpiła niż Tańska, była o wiele mniej znana i niedoceniana Zofia Jaraczewska, Elżbieta Jaraczewska, przepraszam bardzo. Jej głos był bardzo śmiały jak na ówczesne czasy, bo wbrew ogólnemu przekonaniu arystokracji, a także zamożniejszej szlachty, która nie dopatrywała się wychowaniu kobiet żadnych braków, Jaraczewska twierdziła, że brak wykształcenia jest kobiet karykatury społecznej. Jako pierwsza uznała potrzebę racjonalnego kształcenia kobiet i pragnęła dla nich tych samych nauk, co dla mężczyzn. Uznała już nie jak tańska naukę za ozdobę dziewcząt, lecz za czynnik, który daje jej możliwość bycia użyteczną. Ideę emancypacji kobiet sensu stricte, tak ją jak rozumiemy dzisiaj, zaczęto głosić dopiero w połowie XIX wieku, kiedy na arenie życia społecznego pojawiły się tak zwane entuzjastki. Były to głównie kobiety skupione, kobiety pochodzenia siemiańskiego, skupione wokół znanej postaci Narcyzie Żmichowskiej, która to domagała się do uzyskania stosownego wykształcenia i niezależności materialnej. Z drugiej po raz pierwszy domagano się równouprawnienia z mężczyznami w sferze już społeczno-politycznej. Narcyza Żmichowska jako pierwsza próbowała wydobyć kobietę z ciasnego kręgu ogniska domowego. Chciała ją odciągnąć od tych problemów kuchni i dzieci, jakim na co dzień zajmowały się pani. Chciała także przygotować ją do zadań obywatelskich i w razie czego do bohaterskiego trudu. Bardzo krytycznie pisała i odnosiła się do zastanego poziomu kształcenia kobiet.
W swoich pogadankach pedagogicznych sformułowała myśl, że nauki są potrzebne kobietom do zaspokojenia potrzeb, a także do ich osobistego rozwoju. W swoim planie wychowawczym po raz pierwszy uznała, kierowała się właściwym zrozumieniem faz rozwoju człowieka, dziecka. Postulowała także, by zapewnić możliwość kształcenia każdej zdolnej jednostce. Była tym samym prekursorką stanowiską, które na grunt polski przyniósł dopiero pozytywizm. W drugiej połowie XIX wieku panią, która równie głośno wyrażała swoje poglądy dotyczące edukacji, była Anastazja Dziedzuszycka, która domagała się, żeby dziewczęta kształcono tak, by zaczęły samodzielnie myśleć, sądzić i rozumować. Uważała, że nauki wykładane dla kobiet są wszczepiane po późnym sposobem. Uważała, że wykształcenie powinno być dostosowane do położenia społecznego. W swoich rozważaniach zwracała uwagę przede wszystkim na kobiety z najniższych warstw społecznych, gdzie brak wykształcenia i odpowiedniego zawodu prowadził do nędzy i upokorzeń. Dziedzuszycka uważała, że nauka kobiet powinna mieć dwa cele. Przede wszystkim wyrobienie ogólnej myśli i sądu kobiety jako takiej i członka rodziny, a drugim jej zawodowe wykształcenie, tak żeby mogła spokojnie pracować lub żeby jak nie musiała zarabiać, żeby pogłębiła po prostu swoją wiedzę w różnych dziedzinach. W procesie kształcenia jako pierwsza podkreśliła rolę nauczyciela. Była jedną z pierwszych osób, które domagały się wydłużenia edukacji, ponieważ dziewczęta zazwyczaj kończyły naukę w wieku 14-16 lat, ona chciała wydłużyć edukację do lat 18. Bardziej postępowi publicyści byli zdania, że należy dać kobietom prawo do osobistej niezależności i zajmowanie się według ich upodobnień i uzdolnień. Uważali oni, że pani powinni otrzymać wykształcenie wyższe, gdyż wiedza jest jednym z najbardziej pożądanych dóbr doczesnych. Wierzono, że panna wykształcona będzie lepszą towarzyszką męża, przewodnikiem dla syna, wzorem dla matki, gospodynią zajętą nie tylko pracą w domu, ale także zarządzaniem i pieczą nad domownikami. Najbardziej gorące dyskusje na temat emancypacji kobiet przypadały na lata 70. XIX wieku, kiedy to nasz rynek wydawniczy zalały książki dotyczące właśnie tej tematyki. Przede wszystkim ukazał się na rynku polskim przykład książki Wpływ kobiet na postęp wiedzy. W kolejnym roku, czyli w 1870, pojawiło się tłumaczenie książki Stuarta Milla Potaństwo kobiet. Również na naszym gruncie tutaj prym wiodła Eliza Orzeszkowa, która wydała kilka książek, a mianowicie kilka słów o kobietach, o kobiecie, o prawach kobiet, w którym domagała się również dopuszczenia kobiet do szerszej edukacji, a także do pracy zawodowej. W tym samym czasie również mężczyźni włączyli się w ten spór o to, czy kobieta powinna zdobywać wykształcenie, czy nie. Ale mianowicie pierwszym takim mężczyzną, który wydał publikację na ten temat, był Edward Prądzyński, który w książce o prawach kobiety daleko jest jeszcze o myśli o takiej pełnej emancypacji, ponieważ w swojej książce pisze o takiej nienaruszalności władzy mężowskiej, jednak uważa, że kobieta w domu, żeby być dobrą żoną, matką i panią domu, powinna zdobyć wykształcenie. Jednak już tutaj pojawiają się zalążki tego, że pragnie również dla kobiet większej swobody w działaniach społecznych. Ale przede wszystkim jest to jeden wielki głos o pracy zarobkową dla kobiet, żeby właśnie uniknąć tędzy i upokorzyć kobiet, które bez oparcia męża niestety w społeczeństwie tak naprawdę nie miały szansy funkcjonować.
W polemice tej również wziął udział wybitny publicysta Aleksander Świętokłowski. W swoich artykułach żądał szerokiej, gruntownej wiedzy, która umożliwiałaby kobiecie właściwą egzystencję. W swoim pedagogicznym credo domagał się już, że idea wychowania powinna opierać się na równouprawnieniu płci i koedukacji. Stanisław Przygórowski zaś w swojej książce o prawach kobiety wystosował gorący apel o zachowanie, o zapewnienie córkom stosownego wykształcenia i zarówno ogólnego, tworzącego z nich obywatelki, matki i żony, jak i tego, które daje, wykształci je po prostu jako zdolne pracownice. Bardzo radykalnie na temat wykształcenia kobiet wypowiedział się również Henryk Jasiński, który w swojej publikacji przedstawił kobietę jako ciężar ekonomiczny, towar luksusowy, do którego trzeba dopłacać. O prawa kobiet również upominał się Bolesław Prus, który o ile w swoich powieściach ośmieszył pozorną emancypację, o tyle w kronikach stanął w obronie kobiet i do rzetelnej wiedzy i nauki oraz do pracy zarobkowej i samodzielności życiowej. Wielki wpływ na samo uprawnienie kobiet miała właśnie Eliza Orzeszkowa, która w swojej powieści Marta przedstawiła losy kobiety Marty, która były najlepszymi żonami, najczulszymi matkami, ale tylko w oparciu o męża i jego majątek. Kiedy tej potwory zabrakło, kobieta ta jest skazana na klęskę. Książka ta była jednym wielkim apelem, wołaniem o pomoc. Dlatego wywarła wpływ na losy tysięcy kobiet, które przystąpiły do działań. Ruch kobiet na ziemiach polskich przybrał na sile dopiero na przełomie XIX i XX wieku, kiedy to pojawia się na arenie społecznej Paulina Kuczarska-Ręcznik razem z innymi paniami, a mianowicie z Barą Morszczeńską, Kazimierą Bójwidową, Lotą Wyszyńską-Golińską, Marią Gołębianką, Teodorą Męczkowską i wiele innych. Wśród nich właśnie Paulina nazwana została przez historiów hetmanką polskiego ruchu kobiecego w Polsce. Ona też sformułowała szeroki program feministyczny, tak jak rozumiemy go w dzisiejszych czasach. Walczyła już nie tylko o prawo do nauki i pracy, ale przede wszystkim o równouprawnienie polityczne kobiet. Wydawała również po raz pierwszy na ziemiach polskich czasopismo Ster, a w 1907 roku założyła Związek Równouprawnienia Kobiet Polskich. Na tym etapie rozwoju ruchu kobiecego zaczęły się pojawiać głosy krytykujące dokonania europejskiego feminizmu, krytycznie do zasady równouprawnienia zawartej w feminizmie odniosła się Iza Morszczeńska, która uważała, że prace zarobkowe, o które wcześniej zabiegały kobiety, uczyniły z nich bydle robocze albo dodanek do maszyny, ani możliwości kształcenia nie doprowadziły kobiet do wyzwolenia, ale przeciwnie, dodatkowo je zniewoliły i uzależniły. W jej opinii rzeczywistymi problemami, jakie przyszło zmierzyć się w tym okresie, było przede wszystkim higiena, warunki życia i pracy, godzenie pracy zawodowej z wypełnianiem obowiązków wobec swojej rodziny, a także prostytucja. Kwestia kobieca była sprawą otwartą, była poruszona na wielu kongresach i na tzw. ogólnozaborowych zjazdach kobiet, które miały miejsce i w Warszawie, Lwowie, Zakopanem, Krakowie, Warszawie po raz kolejny w 1907 roku, a także we Lwowie, gdzie odbywały się kongresy pedagogiczne. W omawianym okresie jednoczące się kobiety stawały się już bardzo zauważalną siłą polityczną. Coraz głośniej domagały się również kolejnego kroku na drodze uprawnienia, a mianowicie przyznanie biernych i czynnych praw wyborczych. Kształtujące się w tym czasie ruchy polityczne, Polska Partia Socjalistyczna, Narodowa Demokracja,
Polskie Stronnictwo Ludowe zaczynało powoli widzieć w powiatach istotnego odbiorcę swoich działań. Jednak żadna z tych partii nie sformułowała specjalnego programu opartych o dążenia feministyczne. Często uważano wręcz, że kobiety nie nadają się do polityki. Takie stanowisko prezentował również Józef Piłsudski. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości kobiety postanowiły wziąć sprawę w swoje ręce i udały się do wigilii marszałka Piłsudskiego na czele właśnie z Justyną Budzińską-Teplicką, lekarką, która bardzo wiele wniosła do walki o prawa kobiet. Tak jak już pani marszałek przedstawiła w liście od pani Urszuli Pasławskiej, kobiety stały kilka dni pod oknem wigilii. W końcu Justyna zarządziła, że trzeba pukać parasolkami, żeby wykurzyć marszałka na zewnątrz. I nie wiadomo, czy to, ale jednak poskutkowało, tak? Bo już 28 listopada 1918 roku podpisał on dekret tymczasowy, w którym zawarto kluczowe zapisy. Wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa bez różnicy płci oraz wybierani są do Sejmu wszyscy obywatele państwa posiadający czynne prawo wyborcze. Niewykluczone, że na taką decyzję marszałka miała wpływ jego długoletnia partnerka, później druga żona Aleksandra Szczerbińska, która uważana jest również za feministkę. Przed wojną należała do organizacji bojowej PPS, potem organizowała oddział Kobiet Regionów Polskich. W swoich wspomnieniach zaznaczyła, że wielokrotnie kłóciła się z Józefem o właśnie prawa kobiet. Do Sejmu Ustawodawczego weszło 8 kobiet, które reprezentowały właściwie wszystkie ugrupowania polityczne. Przez lata zajmowały się one sprawami społecznymi i przede wszystkim działalnością oświatową na wsi. Przed nimi stanęły nowe zupełnie zadania niż te prezentowane w XIX wieku, a mianowicie sprawa dyskryminacji kobiet w pracy, kwestia świadomego macierzyństwa i znoszenie pozostałych barier prawnych i społecznych. Walka kobiet trwa nadal. Myślę, że piękne podwaliny pod nią położyły właśnie kobiety, o których dzisiaj Państwu powiedziałam, być może przypomniałam. To jest po prostu nasza historia. Jest to włożone w historię społeczną, w historię życia codziennego. Jest to walka nasza, która trwa nadal i mam nadzieję, że będzie trwać nadal. Dziękuję pięknie za uwagę.